Kolejne personale już za nami. Jako organizatorzy bardzo cieszymy się, że przebiegło ono bezpiecznie oraz sprawnie. Tutaj warto podkreślić współpracę z uczelnią, która pozwoliła nam na zorganizowanie tego wydarzenia. Należy podkreślić współpracę z miastem, dzięki temu, że wsparli nas jak, tak finansowo, jak i organizacyjnie w tej imprezie. Tutaj warto podkreślić, że pierwszy raz udało nam się zamknąć drogę Mikołajczyka, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa tej imprezy. Chciałabym także z całego serca podziękować wolontariuszom studenckim, bo to oni byli cały czas na terenie imprezy, w nocy jak w dzień, także bez nich też ta impreza by się nie udała. Bardzo się cieszę, że na Żakinadzie studenci przybyli tak, na Żakinadę studenci przybyli tak licznie. Tutaj stroje, które wykonali, były bardzo ciekawe i oryginalne. Cieszę się, że bawili się bezpiecznie, bez żadnych szkód. Ich frekwencja także była bardzo duża, także cieszymy się, że udział studentów był tak liczny. Tegoroczne piastonalia odbyły się w minionym tygodniu, zakończyły się w sobotę wyścigiem smoczych łodzi. Cały przebieg imprezy przez te kolejne dni miał miejsce w sposób bardzo dobrze zorganizowany, spokojny, z bardzo dużą aktywnością studentów, z dużym zaangażowaniem również różnych służb naszego miasta. Przede wszystkim chciałam tu specjalnie podziękować policji i komendantowi policji w Opolu, który nie dość, że zapewnił ochronę w okolicy miejsc, w których odbywały się piastonalia, ale umożliwił po raz pierwszy w tym roku zamknięcie ulicy Mikołajczyka, które zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo w trakcie trwania imprezy. Ponadto bardzo serdecznie też chciałam wyrazić tutaj wdzięczność władzom miasta, które już po raz kolejny współfinansowały to wydarzenie studenckie, no przeznaczając na to bardzo istotną kwotę, która w tym roku pozwoliła nam tutaj zaprosić czołowe zespoły artystyczne, które uczestniczyły również w wydarzeniach na naszej uczelni, jak również tutaj na Błoniach Politechniki, jak również w kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Ja w ogóle, jeśli chodzi o współpracę miasta i Politechniki, jest naprawdę ostatnimi laty wspaniała. Począwszy od naszego wspólnego dzieła, czyli basenu Wodna Nuta, poprzez oczywiście piastonalia. W tym roku były naprawdę bardzo dobrze przygotowane piastonalia. Młodzież kontaktowała się z nami na bieżąco. Analizowaliśmy wszystkie ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas tej imprezy. Zostały zlikwidowane. Zresztą ilość studentów biorących udział w Żakinadzie była imponująca i naprawdę to rokuje świetnie na przyszły rok. Liczy się Politechnika.